Dziś będzie dużo informacji z różnych tweetów od twórców. Pamiętajcie, że jeżeli odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A, i dzięki za 50 tysięcy widzów. Życzę miłego oglądania. Zacznijmy od pytania jednego z graczy do Dinner Bone'a zadanego we wtorek 3 października. Wiktor zapytał się, czy jutro, czyli w ubiegłą środę, pojawi się snapshot. Jak dobrze wiemy, tak się nie stało. I Dinner Bone napisał również to samo, że nie. To samo zresztą w przyszłym tygodniu. Wychodzi na to, że pierwszy snapshot do wersji Minecrafta 1.13 powinien pojawić się najwcześniej 18 października. Jeśli mam być szczery, to nie napalałbym się na tą datę, bo znając Mojang, przy odrobinie szczęścia, jakoś z końcówką października łaskawie wydadzą pierwszy snapshot do testowania. Dalej jest również pytanie, ale tym razem do Jappy. Grześ zapytał się, czy Jasper stworzył już nową teksturę dyni. Ten napisał, że jest to zarezerwowane dla Halloween, więc wychodzi na to, że z końcem miesiąca poznamy nową teksturę dyni. A ja nadal czekam na kolejne tekstury, bo minął już tydzień od ostatniego screena i nadal nic nie dostaliśmy. Wracamy do tweeta Dinner Bone'a. Jak już wspomniałem, snapshoty pojawią się wkrótce. Dinner Bone przypomniał, iż 1.13 to nie będzie aktualizacja zawierająca ogromną ilość nowych rzeczy, tylko raczej techniczne zmiany, takie jak wydajność silnika, co wpłynie oczywiście na optymalizację gry, system ID bloków, co pozwoli na dodanie większej ilości ich do gry, oraz zmiany w komendach. A propos komend, serwerowe komendy save all, save on oraz save off zostaną zmienione na save, save enable oraz save disable. Prace nad komendą entity data nadal trwają. Tak samo jak prace nad 1.14, gdzie przypomnę, duża część zmian będzie pochodziła od społeczności. Tak więc na dziś to byłoby na tyle. Mam nadzieję, iż dzisiejsze nowości wam się spodobały. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wyczekiwać nowych informacji na temat aktualizacji 1.13 oraz 1.14. Do usłyszenia niebawem, trzymajcie się i cześć!